Cześć, witam Cię serdecznie po krótkiej przerwie, tak jak wspominałem w przedostatnim materiale wideo że przez jakieś dwa tygodnie nie będę zamieszczał żadnych materiałów. Była jedna krótka, mała niespodzianka, czyli materiał z JSW, który pojawił się 31 w środę. To był w sumie mój ostatni materiał. Dzisiaj nagrywam już coś nowego. Chciałem bardzo podziękować za wszystkie życzenia, które otrzymałem drogą mailową oraz w komentarzach. To było bardzo miłe i dziękuję jeszcze raz. No, i chciałbym Cię zaprosić do kolejnych już nowych materiałów. Będę chciał się odnieść w szczególności do materiału, który wyemitowałem w Wielkanoc, ponieważ po moich 30-sekundowych życzeniach była analiza sześciu spółek, i cieszę się za feedback, który otrzymałem bezpośrednio na maila, że podobało się. I w szczególności Enea, która praktycznie zadziałała właśnie w ten sposób, o którym wspominałem. Zapraszam Cię zatem do kolejnych materiałów. Nie zapomnij subskrybować mojego kanału, zostawić łapki, jeśli materiał Ci się podoba. W szczególności łapki i subskrypcje budują cały czas i rozpędzają ten kanał. Dzięki serdeczne. Zapraszam Cię do materiału dwa tygodnie bez nagrywania trochę trema mnie już zaczyna zżerać ale zacznijmy od tego co najczęściej w sumie stosuję w moich materiałach wideo a więc pokazuję odnoszę się do tego co pokazywałem i mówiłem robię to między innymi dlatego że widziałem że akurat ten materiał miał tylko tam 360 odsłon co za tym idzie mało osób obejrzało analizę tych sześciu spółek które zrobiłem w życzeniach wielkanocnych to była taka w sumie niespodzianka po tych życzeniach wielkanocnych i te 15 minut w sumie skupiłem się tylko i wyłącznie na analizie technicznej sześciu spółek. No i chcę się odnieść właśnie do tego, do tego materiału, jeżeli chodzi o Ene, ze względu na to, że sporo osób później napisało mi, nie tylko podziękowało za życzenia, co ja jestem bardzo wdzięczny, ale również dało mi dużo feedbacku. Że faktycznie to tutaj świetnie się zrealizowało, a ja chcę ci powiedzieć, że to może się zawsze zrealizować, ale nie musi i o tym musisz przede wszystkim pamiętać. I tak jak nie mówiłem o tym jeszcze, ale materiał przygotowuję fajny, myślę ciekawy materiał, w którym chcę pokazać, że trzy ciekawe naprawdę setapy i trzy ciekawe setapy, które się w rzeczywistości nie zrealizowały, ale. Kwestia po prostu czasu oraz jakby podejścia do spekulacji e, zamieniły te trzy pozycje naprawdę na dość ciekawy, po prostu e, można powiedzieć jeszcze nie do końca taki duży zarobek, ale już wszystkie te trzy pozycje są na plusie i można również w taki sposób sobie radzić na rynku. To będę chciał pokazać w innych materiałach, ale to o tym już wkrótce. Teraz przejdę już bezpośrednio do tej analizy. Troszkę dzisiaj dłuższy wstęp, ostatnio zajęło mi to zaledwie 30 sekund, czyli życzenia trwały 30 sekund, reszta to analiza czysta. Dzisiaj zaczniemy od tego właśnie materiału NE. Puszczę tylko delikatnie tu, co mówiłem, dla tych osób właśnie, które nie oglądały, bo to jak widziałem, tylko 300 parę było wyświetleń, więc pewnie nie każdy wie, co tam było w tych materiałach poruszane. Taka głowa, taka formacja głowy i ramion. Jak widzisz, będzie tu potencjał. Przestrzegam przed tym miejscem, tutaj tego właśnie oporu, a więc jak najbardziej wolałbym dopiero zaangażować się po wybiciu tego tutaj ramienia. Tak to wygląda. Enea teraz. Ma... I właśnie tutaj, właśnie w. W kontekście tego właśnie materiału najwięcej w sumie spłynęło do mnie informacji, no i chcę właśnie się już odnieść do tego bezpośrednio na wykresie. Zauważ, że mamy tutaj rozrysowaną właśnie tą głowę i ramiona. Ja chcę pokazać, że też oczywiście pójść sobie najlepiej ten materiał i będziesz mógł ocenić, co mówiłem, w jaki sposób. Tutaj mamy nie do końca tak mocno wypracowaną tą głowę i ramiona, bo tutaj nie było jakiegoś mocnego powrotu. Jak tworzyłem ten materiał, to tutaj mieliśmy to miejsce i stąd właśnie zwróciłem uwagę na to, że warto dopiero zaangażować się w tym miejscu, czyli na wybiciu tak naprawdę tego ramienia, jeżeli cokolwiek się tutaj takiego nam ukształtuje. Faktycznie ta głowa i ramiona pojawiły się, ale również wspomniałem w tamtym materiale, że warto będzie zaangażować się w wyjściu, jeżeli chodzi o ten boks rzut. Ten sandbox można oczywiście zawsze zawęzić sobie do tych miejsc, w których nie ma cienia, więc o tym idzie. Będzie to troszkę inaczej wyglądało, ja w ten sposób to stosuję, tak sobie to robię dla ułatwienia, żeby ta perspektywa patrzenia na wykres była jak najprostsza, jak najczystsza, czyli żeby było jak najmniej rzeczy, które są dla mnie nieatrakcyjne. I odrzucam to, żeby po prostu, to, że mamy jakieś wyjście, które jest fałszywe, nie jest dla mnie jakby, jakby wyznacznikiem, że zdeformowało to mój jakiś plan. Oczywiście, jeżeli jest to mocne wyjście i potem jest kontynuacja, no to wiadomo, że założenie całkowicie się rozminęło z tym, co myślałem i co. Chciałem zrealizować, ale chcę Ci pokazać, że ta głowa i ramiona również, ale od, tam bardziej dodałem jeszcze, że wyjście z tego prostokątu byłoby jeszcze ciekawszym rozwiązaniem, a przede wszystkim poczekanie na wyjście po prostu z tego ramienia. Bardzo ładna świeczka później była, reakcja, czyli mieliśmy tutaj taką, można powiedzieć, fajne podejście do retestu, trwało to w rzeczywistości kilkanaście godzin. Dzięki czemu można było tutaj spokojnie sobie na y, wejść po prostu w ustawienia i złożyć zlecenie oczekujące na przykład na poziomie 645, żeby było to powyżej tego wierzchołka, tak jak zawsze mówię, warto to trochę wyżej zawsze postawić. Te 645 byłoby naszym wejściem. No i dzisiaj te 686 jesteśmy na tym poziomie. Bardzo fajne, właśnie odejście ceny. To jest cały czas to, co podkreślam, że warto czekać na ten retest. Warto właśnie czekać na odejście ceny, czyli szukać setupów, których, które dają nam potencjał odejścia od wejścia, bo to daje nam oszczędności, czyli daje nam możliwość budowania cały czas wzrostowego portfela. Dlatego że nawet jeżeli dzisiaj przestawię sobie stop lossa, jeżeli chodzi o otwartą pozycję na tym walorze, to przestawię sobie go na przykład do momentu wejścia. Co za tym idzie, nawet jeżeli nastąpi jakaś. Głęboka korekta tego waloru, to nie będę stratny, i to jest dla mnie najważniejsze: żeby te straty były albo bardzo małe, albo żeby ich nie było w ogóle. Albo zależy też oczywiście, jaką strategię sobie zastosuję do, do waloru, bo to też oczywiście mogę mieć różnorakie spostrzeżenie co do zarządzania tym, tą pozycją i kapitałem, który chcę zaangażować w danym, w danym momencie. Jak widzisz, ładna głowa i ramiona, ale również mamy wyjście właśnie z tego prostokąta, ładne cofnięcie się ceny, wszystko mieściło się w jednej świeczce, tej, która tutaj nam się stworzyła. No i po czym mieliśmy świetną. Kontynuację wzrostu. Też nie bez powodu w sumie troszkę tak narysowałem tą linię. Zazwyczaj staram się, jak już coś gdzieś rysuję i ciągnę gdzieś tam w jakieś miejsce, to mówię, że nie patrzcie na to, że to musi tam być, ale najczęściej staram się tak w sposób taki: no. Gdzieś gdzie w rzeczywistości mógłbym realizować taką pozycję no to byłoby to na 7.11 no bo możemy tutaj mieć właśnie pierwszy opór na tym poziomie to tak chciałbym ci technicznie pokazać co może się wydarzyć dalej możemy mieć pierwszy opór no i cena może po prostu znów skorygować swój kierunek i może po prostu zejść nam do dołu czyli do jakiegoś znów swojego wsparcia no i takim wsparciem będzie oczywiście poziom na 6.67. Coś dzisiaj szybko mówię, faktycznie trema mnie chyba zjada już dzisiaj. Tutaj mamy kolejny poziom, na którym cena może zareagować, czyli te 6,40, a dokładnie 6,37. Na tych poziomach znów mogłaby pojawić się korekta. Oczywiście korekta tego, tego całego wzrostowego ruchu, a więc tu znów może się wybudować jakaś ciekawa, nie tyle formacja, ale być może pojawić się tutaj jakaś korekta, powiedzmy, która może nam dać znów potencjał do zainwestowania naszego kapitału. A więc bardziej ściśle mówiąc, wrzućmy może rysowanie, to już do tego ci do, do, dorysujemy i podpowiem. Gdybyśmy mieli korektę tego ruchu do tego miejsca, to mielibyśmy znów testowanie naszego wsparcia i ta sytuacja może się okazać, że się obroni i znów możemy mieć potencjał do wzrostu. Oczywiście wzrost może dojść do tego miejsca, bo mamy tutaj swój pierwszy taki powiedzmy opór, który może być konkretny. No a później kolejny opór taki, w którym cena znowu może się zatrzymać. To właśnie ten tutaj wierzchołek. Oczywiście również możemy dodać sobie te linie, żeby bardziej to sprecyzować, więc możemy mieć pierwszy takie już zawahanie ceny na tym miejscu. No, i oczywiście tutaj może być to takie mocniejsza reakcja na ten poziom, chyba że każdy z tych poziomów będzie po prostu w jakiś miarę mocny sposób przechodzony, testowany, przechodzony, testowany, ale znów, żebyś wiedział, co mam na myśli, no to ci pokażę tak teoretycznie. Cena spadnie tutaj do tego miejsca, podejdzie tutaj. Może oczywiście skończyć się taką sytuacją, w której cena Zawróci tutaj, w tym miejscu. No, zobacz, włączam rysowanie i nic. Że cena odbije się delikatnie, powróci do tego wierzchołka. Możesz to oceniać właśnie później w czasie. Naprawdę przeglądaj te wykresy i sprawdzaj, czy tak jest. Może przejść później tą linię 7,11, może się cofnąć do tej linii i znów zareagować i znów próbować wzrastać. Czy tak będzie? Wiadomo, że tego nikt nie wie. To jest tylko teoria. Tak sobie myślę, tak sobie zakładam. No bo jeżeli jest jakaś reakcja na tych poziomach, no to jeżeli może wystąpić ona no, na dwa sposoby, może przejść łagodnie tą cenę i po prostu kontynuować swoje wzrosty, może się zatrzymać, zareagować, zrobić delikatną korektę własnych wzrostów i znów zacząć kontynuować wzrosty. Jeżeli patrzymy na te poziomy, no to wiadomo, ma, możemy mieć na niej dwie, dwa scenariusze, no przejście przez nie i kontynuację, czyli może być powrót do tej. Tej linii żółtej, i znowu kontynuacja. Jeżeli byśmy patrzyli na tą jedną całą zieloną strzałkę, takie może zachowanie wystąpić i właśnie. Bardzo dziękuję za te maile, gdzie jest napisane, że to jest niesamowite, że to się tak sprawdza. To się tak nie sprawdza. To statystycznie się oczywiście może tak sprawdzać, czyli ileś tam tych sytuacji na, w czasie, ileś tych sytuacji, które się pojawią, faktycznie da się zrealizować. Je można powiedzieć, że od linijki nawet. Ale to nie jest tak, że tak jest zawsze. Dlatego trzeba umieć ucinać te straty. Jeżeli ucinasz te straty, no to masz szansę, że te, które ci nie wychodzą, te twoje założenia. To one nie będą negatywnie wpływały na Twoje konto. I to jest bardzo istotne, jeżeli one nie wpływają negatywnie na Twoje konto, to te, które się udają, z kolei dają Ci przewagę, bo budujesz po prostu cały czas ten portfel, czyli cały czas ten kapitał tam napływa. Czyli każda realizacja zysku to znów e, większy wzrost twojego, Twojej rentowności, Twojego portfela. To tyle, jeśli chodzi o ENE, o i tam w komentarzach pojawiało mi się jeszcze spółka, ale nie wiem, jeszcze sobie jej nie przygotowałem, więc zrobię krótką przerwę, wrzucę ją sobie, bo tam była ciekawa spółka, o której chciałem w komentarzach yy, trzy razy, chyba trzy łapki były pod tym, więc chyba ludzie są tym zainteresowani. O Eurocash, ale muszę sobie chyba wrzucić wykres, albo i go mam nawet tutaj mam go przygotowanego, ale zrobię krótką przerwę na włączenie znów kamerki, więc do zobaczenia zaraz. I często mówię, że już jestem z powrotem, tak jakbym gdzieś wychodziła. a w rzeczywistości nigdzie nie wychodzę, tylko włączyłem sobie wykres i chcę pokazać po prostu analizę, w jaki sposób mógłbym spojrzeć na ten wykres. To było w zeszłym tygodniu, pojawiały się tam, bo oczywiście obserwowałem, co się dzieje na moim YouTubie. Więc zauważyłem, że akurat tam i trzy łapki się pojawiły i ktoś już drugi raz prosił o tą spółkę, więc bardzo chętnie się do niej odniosę, więc pierwszą rzecz oczywiście jaką tutaj widać, no to mamy tutaj konsolidację, aktualnie mamy być może wyjście z konsolidacji. Szkoda, że trochę materiału wcześniej nie nagrywałem. Bo może bym, można byłoby znów pokazać, co w rzeczywistości mogliśmy tutaj osiągnąć i w jaki sposób podchodzić do tego. Ale nie będę wróżył z fusów do tyłu. Wolę nagrywać coś, co później pokazuje, że faktycznie się jest to w stanie zrealizować. Więc nie będę ci mówił, co mogłeś zrobić, bo to było bez sensu i można powiedzieć, nawet nieuczciwe. No bo teraz to każdy ci może powiedzieć, co można było tutaj zrobić. Ale z pewnością, jeżeli już widzisz, że masz konsolidację. A więc można było próbować kupować przy konsolidacji przy jej dnie, mieliśmy fałszywe wyjście i tak dalej, i tak dalej. To takie można powiedzieć krótkie, krótkie niuanse, ale co może się wydarzyć teraz? No teraz jesteśmy właśnie już w miejscu takiego powiedzmy bardziej ważnego miejsca, więc jesteśmy na takim poziomie 15 ,70 zł 70 groszy, które no w rzeczywistości jak widzisz ma kilka swoich miejsc, w których cena już zareagowała. A więc mamy Miejsce tutaj, może żebyśmy sobie też to fajnie mogli ocenić, to całe tutaj jest interesujące. Tutaj to miejsce jest interesujące. Jeżeli film ma być edukacyjny, to niech jest tutaj to wyraźnie też pokazane. Tutaj to przejście jest dość interesujące. Oczywiście te przejechania również są w miarę istotne, bo to może nam też pokazywać, że ten opór czy wsparcie miało taki, powiedzmy, słaby punkt. No i teraz oczywiście mamy kolejne miejsce, czyli tutaj bardzo ładnie ta świeczka nam pokazywała, że może się trend odwrócić. Ta również mogła nam wskazywać wzrosty. No i tutaj można było oczywiście się zastanawiać, który ze scenariuszy będzie realny. Jeżeli my chcieliśmy kupować, no to tylko raczej byśmy się sugerowali tą świeczką. Ale jak widzisz, zawsze mówię, warto czekać na potwierdzenie. Nie było tutaj tego potwierdzenia, więc też nie byłoby kupna. Mieliśmy tak, pierwszą taką... No nie chcę właśnie mówić o decyzjach, no ale Widzimy tutaj bardzo dobry trend spadkowy, więc tutaj w sumie tylko i wyłącznie warto było czekać na przełamanie linii, mieliśmy przełamanie linii. Najczęściej co się wtedy dzieje, no można się zaangażować w rynek, poszukać sobie ewentualnie odwróconej, yy, można tutaj sobie po, poszukać odwróconej głowy i ramiona, jeżeli takowa by była. A wyrysowała się, ale wejście było na jej wybiciu tutaj z ramienia, więc dopiero teraz tak naprawdę można było się zaangażować w tą spółkę. Ale mimo wszystko, kiedy pojawiła się po tej głowie i ramionach, no mówię, żeby pokazać to edukacyjnie, a ja nic nie narysowałem, więc zrobię, może włączę jednak to rysowanie. Jeżeli mamy głowę, ramię, przyjmiemy w ten sposób spadek, znów buduje się nam ramię i znów mamy wzrost, wybicie tego, wybicie tego poziomu, jest dla nas tak naprawdę dopiero informacją o wejściu. Gdy chcemy to robić bezpiecznie, zawsze możesz szukać sobie różnego rodzaju korekt i ten ruch ocenić już jako ruch wzrostowy, który miał własną korektę i szukać nawet podejścia w wejście, czyli zaangażowanie się gdzieś na jakichś poziomach linii zniesień Fibonacciego, ewentualnie można byłoby się tym posłużyć z pewnością rzesza osób tutaj mogła coś znaleźć. Można byłoby spojrzeć dodatkowo na wolumen czy doszło tutaj do jakiegoś większego zaangażowania się ze strony kupujących i sprzedających no ale jeżeli nic takiego już powiedzmy nie braliśmy pod uwagę no to mieliśmy właśnie tą konsolidację z fałszywym wyjściem no i wyjście z tej konsolidacji mogłoby świadczyć o wzrostach. Dlaczego do tych wzrostów może nie doszło w tym stopniu, że jeszcze nie ma praktycznie kontynuacji tego wzrostu, bo cena się zatrzyma? No właśnie dlatego, że mamy tutaj ten opór, który może się okazać dość silnym oporem. A więc dopiero tak naprawdę wyjście troszkę dalej i powrót, czyli ten retest tego poziomu byłby najlepszy. A więc usuwamy wszystko, co tutaj wyrysowałem i już ci pokażę, co by było najlepsze. Oczywiście retest może pojawić się na poziomie, Poziomie tego właśnie wyjścia z konsolidacji, i cena może wzrosnąć. To jest taki pierwszy scenariusz, ale bardziej by mi się podobało, gdyby cena zrobiła wzrost i korektę do tego właśnie tutaj wsparcia już wtedy, bo jeszcze nadal dla nas jest to opór. Opór, który po prostu nie daje wzrastać cenie. Tak jak mówię, analiza techniczna jest ciężka do ogarnięcia tylko pod jednym względem, że te scenariusze zawsze są dwa. I bardzo trudno wybrać, który będzie w rzeczywistości tym realnym scenariuszem. Czy jednak siła byków będzie w tym miejscu dużo większa, czy też nie? Czy będzie korekta tego wyruchu wzrostowego, czy nie? Bo jak widzisz, mamy tutaj już zalążek tego, że cena zaczęła wzrastać. A więc w rzeczywistości powinniśmy się zastanawiać tylko i wyłącznie nad jedną rzeczą, że wszystko, co się dzieje przy tej linii trendu, jest jeszcze dla nas w miarę bezpieczny, bo nie mamy przełamania linii trendu, a więc nie mamy zanegowania jakby wzrostu, który w rzeczywistości się tutaj zaczyna nam pojawiać. Jeżeli będzie nastąpi przejście, zamknięcie poniżej tej świeczki, no to oczywiście może być powrót do tej konsolidacji. Wtedy konsolidację będzie można poszerzyć o ten, o ten aspekt tego wzrostu. No i oczywiście znów się to zbiegnie właśnie z tym ważnym miejscem oporu, w którym cena może zostać po prostu cały czas zbijana w dół. Jeżeli tak się nie stanie, no to ten scenariusz powinien być najbardziej realny, czyli wzrost, delikatny chociażby, cofnięcie się ceny, no i właśnie ci, którzy nie kupili tu na wyjściu, czy ci, którzy nie weszli na ramieniu, czy ci, którzy nie zajęli tutaj miejsca, no to ten potencjalne wejście, właśnie dopiero wyrysuje im się na poziomie wybicia tutaj tego wierzchołka, który ewentualnie dopiero się pojawi, retest w sensie cofnięcie ceny i wybicie. A więc jak widzisz, scenariuszy sporo, ale mamy te, które mogą przemawiać za tym, że będą bardziej ważne, czyli mogą być nie tyle bardziej ważne, ale mogą się bardziej zrealizować. A więc mamy już linię trendu, mamy już wyższe i niższe dołki, a więc cały czas cena jakby nie było pnie się do góry. weźmiemy rysowanie, usuniemy edukacja. A więc Taka edukacja, że się sam muszę nauczyć tego zmiany, tego rysowania. Dołek, wierzchołek. Dołek, no i mamy wierzchołek. Dlaczego mogę myśleć o tym, że korekta nastąpi cenowa? No bo powinienem mieć w rzeczywistości jeszcze dołek i znów kolejny wierzchołek. Bardzo prosta, nie? Czyli cena może zareagować właśnie tu do tego poziomu i może pójść w górę. Oczywiście, że przez to, że to wszystko nie jest idealne, może się okazać, że ta kontynuacja ruchu będzie jakaś tutaj. I cena dopiero zrobi korektę tutaj do tego dołka, czyli do tej linii żółtej. I dopiero tutaj zareaguje i pójdzie w górę. Mamy już kolejny scenariusz, a więc drugi. Można powiedzieć, że analiza techniczna nie działa. Któryś ze scenariuszy, oczywiście się może zrealizować? Teraz jest jedno ważne pytanie. Który to jest już scenariusz na tej parze walut? Sorry, odpisywałem na maila waluta. Chodzi mi o walor, który to już jest setup? który nie wyszedł. Może się okazać, że to już jest któryś z kolei, który nie wyszedł, a właśnie ten będzie, tym, który wyjdzie. I teraz pytanie, czy w tamtych poprzednich udało ci się uciąć straty, że te straty nie były duże, w stosunku do tego, co będziesz mógł właśnie teraz zarobić. No i oczywiście ja tutaj nie nakłaniam do kupowania, bo w tych mailach ostatnich na szczęście już przestrzegałem przed tym, żeby tych rzeczy nie pisać. Już się to nie pojawia, że ktoś kupował. Ale między słowami zawsze to wypływa, że jednak ktoś tam gdzieś próbuje się zaangażować w tych momentach, o których ja tu gdzieś wspominam. Ja chciałbym, żebyś to traktował tylko i wyłącznie edukacyjnie. Chcę Ci powiedzieć, że materiał. Bardzo lubię tworzyć te materiały, strasznie mi się to podoba. W sumie przez te dwa tygodnie tęskniłem za tym, żeby znów coś móc Ci pokazać i nagrać. I tak jak mówię, nie patrz na to, co się działo, to co mówiłem, że wydarzyło się lub mogło się wydarzyć, tylko weź pod uwagę tylko i wyłącznie ten jeden aspekt, że obserwuj, czy to, co mówię, czy ma rację. Później w, w tych wykresach, czy to się nadal potem jakoś realizuje, czy to się pojawia? Czy te sytuacje, o których wspominam, są faktycznie sytuacjami, które mają rację bytu i powielania, jakby nie było? Tych właśnie struktur, które tworzą się na wykresie. To tyle na dzisiaj, i kolejne materiały już wkrótce. Jeśli podobał Ci się materiał, bardzo proszę cię, zostaw łapkę i oczywiście zasubskrybuj mój kanał, i zapisz się do newslettera, który być może już dzisiaj będzie startował. Na razie, cześć.